Indonezja, lotnisko Kutaisi. Lot z Wrocławia trwa 3 godziny, a cena biletu to jest ponad 1000 zł z bagażem. Naprzeciwko lotniska znajduje się stanowisko autobusów. Ja będę jechał firmą Georgian Bus do Batumi. Cena biletu to 25 lari, a bilet się kupuje wcześniej przez internet, tak żeby były wolne miejsca. Batumi leży nad Morzem Czarnym, także zaraz czekają mnie 2 godziny jazdy autobusem, a być może i więcej, wszystko zależy od warunków na drogach. Autobusy są tutaj skonfigurowane z przelotami samolotu, także nawet w razie opóźnienia to autobus będzie czekał. Gruzja to państwo położone na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym. Liczba ludności wynosi ponad 3 700 000. Najważniejsze miasta to stolica Tbilisi, Kutaisi oraz Batumi nad Morzem Czarnym, drugie co do wielkości miasto, do którego właśnie teraz jadę. Zapraszam Was do obejrzenia tych kilku odcinków z Gruzji. Będę starał odwiedzić się ciekawe miejsca, pojadę w góry, a także skosztuję lokalnej kuchni. Mam nadzieję, że filmy Wam się spodobają. Batumi, w końcu Batumi, 2,5 godziny autobusem. Był wielki korek na wjeździe do miasta, ale cóż, udało się. Tymczasem tutaj, na niebie, wielkie czarne chmury z ponad gór, które otaczają to miasto. Ale podobno pogoda w Batumi jest nieprzewidywalna. I pomimo tego, że teraz 28 stopni ciepła, to w sumie odczuwalna jest taka średnia temperatura. Nie jest za gorąco. I miejmy nadzieję, że te chmury szybko przejdą. Tymczasem tutaj taka mała panorama na miasto. Nowoczesność. Myślałem, że autobus stanie bardziej w centrum miasta, tam gdzie jest stary dworzec autobusowy. Jednakże on pojechał dalej i tutaj jestem teraz na promenadzie. Idę w stronę swojego hostelu, który na zdjęciach wygląda całkiem ciekawie. Tymczasem tutaj panorama na zatokę. I te chmury czarne z ponad gór. Ale z tamtej strony jest bardzo ładnie. Czyste niebo. I już widzę, że w nocy będzie tutaj bardzo imprezowo, także bardzo ciekawe miejsce. Tylko te chmury. Chociaż to też nadaje temu miejscu taki dziwny, kurczę, straszny urok. I oczywiście wszędzie naokoło słychać polski język. Stacja kolejki linowej, tam wagoniki i trasa prowadzi na jedno z okolicznych wzgórz. Tymczasem tutaj, przyznam się, tak czuję troszkę jak kiedyś, dawno temu, kiedy to byłem na Ukrainie, w Odeście albo na Krymie. Tam zaś już stary prom kursujący kiedyś na trasie Batumi-Soczi w Rosji. Obecnie jest tam restauracja. W sumie restauracja to jest obok, a to jest po prostu pamiątka po starym Imperium Sowieckim. Niesamowity miks architektoniczny, stara kamienica, nowy wielki wieżowiec, biurowiec, nowoczesność i klasyka. Tutaj zaś już taki typowy postsowiecki budynek. Realny socjalizm. Pepsi po gruzińsku. A tutaj jest taki kolejny typowy budynek, jakie to były budowane kiedyś właśnie w republikach sowieckich. Po drodze mijam stary dworzec autobusowy, ale to jest tylko marszrutki, czyli takie busiki. A wokoło już Batumi. W takim klimacie azjatyckim właśnie. Ulica, na której mam hostel, wydaje się taka w miarę spokojna. Lekko zazielona, zazieleniona. Te niby takie wille, chociaż ciężko powiedzieć, czy to są wille, czy po prostu jakieś takie zwykłe domy. Ale nic, idę do swojego hostelu, który jest właśnie gdzieś za drugim skrzyżowaniem. To jest taki klimat, jak kiedyś widziałem na Krymie, kiedy jeszcze był ukraiński. Właśnie wszystkie domy podobne. W takim, kurczę, lekko biedowatym stylu. Blacha na domach. Ale te kilka kamieniczek to są w sumie takie dosyć ciekawe domy. Chociaż widać, że zaniedbane. Numer 25, apartament Palma.
Chodźcie ze mną. To gdzieś tutaj. Pierwsze wrażenie jest całkiem. Tak samo jak było na zdjęciach, a wiem, że mój pokój jest gdzieś na dole. Cena za 4 noce wynosi 250 dolarów i tak naprawdę jest to apartament w jednej z tych kamienic, które właśnie teraz mijałem po drodze. Taki lekko posowiecki styl, kurczę, wysokie sufity, no ale jest to całe mieszkanie. Może nie jest jakieś takie nie wiadomo co, jest wentylator, kuchnia, tutaj jest łazienka z prysznicem. Myślę, że cena jest spoko, bo ona byłaby mniejsza, gdybym to bukował wcześniej, ale wcześniej miałem zabukowane po prostu wszystkie noclegi w Kutaisi, ale stwierdziłem, że jeszcze przyjadę do Batumi, więc pozmieniałem, to już było troszkę później, więc ceny już nie były takie niskie, jakie mogły być wcześniej. Tymczasem tutaj jeszcze widok z mojego balkonu i u góry jedzie kolejka linowa. A niebo wciąż zachmurzone. No kaktus Porsche to po ruski gawarisz. Da, ja gawarim po ruski. Osiem pocho, ale gawarim. Także, moi drodzy, da się dogadać tutaj po rosyjsku. Spokojnie, może nie wszędzie, ale w niektórych miejscach, jak w moim apartamencie. Taki w sumie to hotel, czy co, to nie wiadomo co to jest. Da się. Gruzińska kuchnia, czyli taki placek z ziemniakami, z kartoszku. Za cenę 1,20 lari, czyli jak za darmo. Właśnie takie typowe. Takie same są na Ukrainie. Pielmieni. Handel uliczny pod blokiem. Ale myślę, że po moich odcinkach z Peru to już macie dosyć takich scen. Mimo wszystko trzeba pokazać, że tutaj także to jest. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że dzisiaj pogoda może nie jest za bardzo odpowiednia, ale i tak nie potrafię się powstrzymać przed jazdą kolejką linową Argo Cable Car na jedno z tamtych wzgórz, właśnie gdzieś tam daleko wśród tych ciemnych, deszczowych chmur. Także cóż, jedziemy? Chyba tak. A bilet kosztuje 30 lari. Kolejka linowa Argo Cable Car została otwarta w roku 2012. Jej długość wynosi około 2,5 km. Podczas podróży możemy podziwiać piękne widoki na miasto, morze i okoliczne góry. Czas podróży wynosi około 10 minut. Oczywiście najładniejsze widoki są przy pięknej pogodzie, jednak i dzisiaj nie potrafiłem sobie odmówić tej przyjemności. Tymczasem już widzimy tutaj na horyzoncie góry, a w dole miasto pokryte zielenią. Paręnaście minut i jesteśmy już na górze. Bar i oczywiście punkt widokowy na miasto Batumi. W takich okolicznościach przyrody. Nieszczególnych, ale i tak trzeba to zobaczyć. Taka piękna panorama stąd. Tuż przed zachodem słońca. W sumie to jeszcze 2 godziny, ale już są takie właśnie jakieś prześwity. Na horyzoncie góry przy granicy tureckiej. Jutro mam tam wycieczkę, ale przy takiej pogodzie to nie wiadomo co z tego wyjdzie. Myślę, że będzie ciekawie. A ta cerkiew jest otwarta. Spójrzmy, co jest w środku. Ostatnie ujęcie, zanim się rozpada naprawdę. Teraz kropi, ale co będzie za moment? Tego tutaj nikt nie wie. Pogoda w dalszym ciągu, jak widać, jest nieszczególna,
A dzieje się tak, ponieważ miasto leży w miejscu, gdzie góry Małego Kaukazu spotykają się z morzem. Ukształtowanie terenu powoduje, że w Batumi panuje jednocześnie klimat subtropikalny i górski. Czyli po pierwsze mamy dużą wilgotność powietrza, a po drugie ciągle zbierające się nad głową chmury. W sezonie turystycznym przynajmniej raz na 2 dni musi tutaj padać deszcz. Ale pomimo to Batumi jest najbardziej znanym gruzińskim kurortem nad Morzem Czarnym i zawsze przeżywa oblężenie turystów. Populacja mieszkańców wynosi około 155 tysięcy i miasto jest stolicą regionu Adżari. Niegdyś w tym miejscu znajdował się rzymski Fort Batys. Miasto się wciąż rozwija i rozbudowuje, co zresztą możemy zobaczyć teraz z okien kolejki. Tutaj na dole jeszcze stare rudery postsowieckie, tymczasem tam już na horyzoncie wielkie wieżowce i budynki. Oczywiście to, co mnie tutaj osobiście pociąga, to otaczające miasto góry, czyli zalesione stoki Małego Kaukazu, góry Meszeckie oraz góry Szafszeckie. Także jutro czekajmy już wyprawa na łono natury z daleka od gwaru miasta. Wiele osób jednak przyjeżdża do Batumi głównie dla Morza Czarnego. Ale pytanie, czy faktycznie to morze jest tego warte? O tym się przekonamy niebawem. Pamiątki, wszędzie pamiątki. Ja bym z końcem coś już pokuszał, czyli zjadł. Magnesy są, o, magnesy, kurcze. To jest soki chemiczne. Niebieski, żółty. Stare blokowiska, stare bloki. Tutaj już nowoczesność. A ta wielka wieża przede mną to także jest podobna jakaś platforma widokowa, na którą się wjeżdża na górę windą. Strefa rozrywki przy głównym deptaku nadmorskim. I zaraz po lewej stronie zaczyna się tutaj największa i najdłuższa plaża, która ma prawie że 10 km i ciągnie się aż do lotniska. Ono jest właśnie gdzieś tutaj po tej stronie. Czyli właśnie gdzieś tam, ale tutaj tymczasem dzieje się. W końcu są wakacje. I oto już jest Morze Czarne w całej swojej okazałości. I wbrew pozorom, to jeszcze nie jest zachód słońca. Ogromny statek, New Ship, sponsorowany przez browar Heineken. A teraz myślę, że przede mną najlepsze miejsce do oglądania zachodu słońca, który właśnie będzie w stronę morza. Tak, jak już wspominałem, tam na końcu jest lotnisko, które jest podobno międzynarodowe, ale chyba faktycznie są tutaj tylko loty krajowe, tak naprawdę. Tymczasem widok na miasto z strony morza. Co prawda, dzisiejszy zachód słońca jest dosyć wątpliwy, ale tam już widzę, że jest rejs właśnie na pełno morze, żeby oglądać go z powierzchni wody. A plaża to po prostu kamyki. Sceny przysmaków. Z w miarę tanio. Trzeba coś pokuszać. To cóż, smacznego. Dobra. Yeah.
20 lari kosztuje bilet na Atmospheric Tower, na wielką wieżę z kopułą u góry. Poprawna nazwa to Alphabetic Tower. Tutaj jest bar i widok panoramiczny na miasto, ale przez te szyby, szczerze mówiąc, widać średnio, ale widać. Teraz już najwyższa kondygnacja, ale przez te szyby i obudowanie całe tego miejsca, po prostu no, widok jest, że tak powiem, ograniczony i nie najlepszy. Mimo wszystko trzeba było to sprawdzić. To tylko 20 lari, ale myślę, że tak warto wejść. Chociaż raz wejść, wjechać w sumie. No cóż, tutaj zachód słońca będzie taki sobie z tego miejsca. Szkoda w sumie. I warto dodać, że te szyby na górze są przyciemniane, także jak tutaj zjechałem na dół, to się okazało, że jest o wiele jaśniej niż się wydawało jeszcze przed chwilą. I są oczywiście Indianie z Peru. Indianie z Peru. Tego się nie spodziewałem, ale to miód na moje serce po moich dwóch wyprawach do Peru. Ali i Nino, czyli kaukaskich Romea i Julii, muzułmanina i chrześcijanki. Jest to symbol miłości silniejszy niż religia, pochodzenie i granice. I to już chyba tyle w tym odcinku. Zapraszam na następny, ponieważ będzie to relacja z bardzo ciekawej wycieczki, także do zobaczenia.